Poznajcie Luxpaw w Morzywole koło Końskich. Największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad. Co bardzo ważne, firma jest ich producentem. Znakomita jakość, konkurencyjne ceny. Luxpaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego Warczów pod adresem Morzywół 36A. W ofercie: ogrodzenia metalowe, ogrodzenia palisadowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia łupane, kostka brukowa, ogrodzenia panelowe, balustrady. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 36A, numer kontaktowy 797-355-341, e-mail biuro@luxpaw.com.pl, strona internetowa www.luxpaw.com.pl. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie były w Końskich rzeczą nową. Wcześniej dwukrotnie więzienie konackie było rozbijane i uwalniani byli tam więzienie patrioci. W 1942 roku skromne siły koneckiej konspiracji czyniły coś szalonego, czyli rozbiły więzienie własnymi siłami, nie czekając na rozkaz i akceptację z zewnątrz, korzystając z pomocy zakonspirowanych działających w państwie podziemnym granatowych policjantów i strażników więziennych. Trzeba było szalonej odwagi, żeby w roku, w którym Wehrmacht świecił największy triumf, w którym wydawało się, że nie powstrzymali przego zwycięstwa, z bardzo skromnym uzbrojeniem, z jednym pistoletem, kilkoma granatami, porwać się na taką potęgę po to, żeby przyjaciół, żeby kolegów, żeby działaczy podziemia uwolnić. W 1943 roku, w pamiętnym skoku na Końskie, konecki więzień ponownie rozbił oddział Robota. Tym razem była to spektakularna akcja, która polegała na zajęciu miasta na całą noc z 31 sierpnia na 1 września 1943 roku. Na wschodzie trwały jeszcze walki na Łuku Kurskim. Nic nie było przesądzone. Nikt nie mógł powiedzieć z całą pewnością, że wojna ta dla układu niemieckiego skończy się klęską. A w środku Europy, w powiatowym mieście, oddział Polskiego Państwa Podziemnego zajął miasto, zablokował potężne siły liczące łącznie ponad 1500 żołnierzy wojsk różnych formacji niemieckich i policyjnych. Uwolnił więzionych, w tym tych, którzy byli tam więzieni z powodu podejrzeń o pracę w konspiracji. Zajął magazyny urzędne, zniszczył kwity kontynentowe, listy tych, którzy byli przeznaczeni na wywózkę do Niemiec. Odskoczył niemalże bez strat własnych, budując legendę potężnego zgrupowania, które jeszcze długo spędzało Niemcom sen z powiek i dla Końskich utrwaliło w przekonaniu Niemiec właściwą nazwę Banditenstadt. W roku 1944 było nieco inaczej. To był czas, kiedy klęska niemieckie dawała się nieunikniona, kiedy wielkie katastrofy militarne na wschodzie przybliżały wojska radzieckie do granic Rzeczypospolitej, kiedy jednak równocześnie zaczęło być oczywiste, że polskie państwo podziemne, polska podziemna armia nie będą przez wojska radzieckie traktowani jako sojusznicy. Komendant Szary zdecydował się na szybkie, błyskawiczne działanie. Zarządził koncentrację swoich żołnierzy, przeprowadził rozpoznanie do osobiste wyjście w środku dnia przebrany w niemiecki mundur, a następnie zaplanował szczegółowo i potem zrealizował plan, który okazał się być skuteczny. Pozwolił tym razem w ostrej walce, bez osłony nocy, zająć główne punkty miasta, zablokować potężne wciąż siły niemieckie w tym mieście, rozbić więzienie, uwolnić więzionych tam kurierów Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy, którzy tam czekali na wyrok i bezpiecznie odskoczyć. To nie była akcja bezkrwawa, to była akcja, w której polski żołnierz poniósł również trwałe straty. Ale wyszedł z tego boju zwycięsko i my znamy te fakty dzięki temu, że przeżyli jego żołnierze. Czy sam generał Szary, również w tym kościele mógł o tym opowiadać, mógł
mógł to wspominać. Jeżeli jest więc dalej sens w takich spotkaniach dzisiejszych, to on wynika z obowiązku pamięci. Nie ma już tych, którzy walczyli z szarym i zajęli miasto. Nieliczni są ci, którzy pamiętają tamten czas, byli zbyt młodzi, żeby w nim uczestniczyć, albo pełnili funkcję posiłkową. Ale jeżeli my nie będziemy pamiętać o tamtych czasach, tamtych żołnierzach, tamtej ofierze, to traci ona sens. W naszej pamięci tamte czyny przetrwają. To jest nasz obowiązek.